W niedzielę 11 grudnia w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury już po raz dziewiąty odbyło się Dzierżoniowskie Forum Kobiet, podczas którego można było wysłuchać wielu paneli dyskusyjnych i spotkać się z ciekawymi ludźmi. Dziewiąte Forum Kobiet, organizowane po to, żeby kobiety mogły się spotkać i porozmawiać o sprawach, które są dla nich ważne. Mogą się tutaj zaprezentować, ale jednocześnie wymienić pomysłami i pokazać się jakby tak wyraźniej. Po prostu zaistnieć w innej przestrzeni, w innym wymiarze. To forum dzisiejsze ma specjalny temat. Będziemy rozmawiać z dwiema autorkami książki Jak się starzeć bez godności, z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, żeby zwrócić uwagę na problem, który ostatnimi czasy staje się dość nabrzmiały, a z którym sobie wyraźnie jeszcze nie radzimy. Właśnie, jak się starzeć? Wszyscy mamy świadomość, że jak się człowiek urodził, to musi umrzeć i że ten czas nazywany starością kiedyś go dopadnie, ale cały czas jakby mówi się o tym, że to jest czas niedobry, czas stagnacji i mamy takie stereotypowe wyobrażenia, że jeżeli ktoś wchodzi w ten okres jakby późniejszy, to do pewnych spraw już nie może wchodzić, pewnych rzeczy robić i w jakiś określony sposób się zachowywać. Tymczasem dostrzegamy tutaj taki paradoks, bo my nadal potrzebujemy tak czy inaczej się zachowywać. Więc jak się starzeć, żeby nie utracić poczucia własnej wartości, żeby nadal być sobą i żeby jeszcze móc się dzielić tym, co się w czasie życia doświadczyło, bo przecież życie uczy nas różnych rzeczy. Warto byłoby tę wiedzę, jaką mają starsi, wyzyskiwać w późniejszych relacjach z młodszymi. Jesteśmy reporterkami, współautorkami książki Jak się starzeć bez godności i przyjechałyśmy tutaj na zaproszenie 9. edycji Forum Kobiet. To znaczy kobiet z 9. edycji, bo samo edycja nas nie zapraszała. Tak, zapraszały nas kobiety i chciałam podkreślić element ludzki po prostu w naszej pracy. I będziemy dzisiaj mówić o tym, jak fajnie być kobietą, jak fajnie mieć 50 lat, i jak super życie jeszcze jest przed nami. Tak, chciałbyśmy do tego nieoczywistego faktu przekonać jak największą liczbę pań, które tutaj spotkamy. Nam nie chodzi o to, żeby starzeć się niegodnie, bo godność jest przypisana każdemu człowiekowi i to szanujemy, ale nasza teoria, jak się starzeć bez godności, polega na tym, że można robić to, co się chce. Żeby mieć wybór i należy się nauczyć doceniać fakt, że można mieć wybór, że można być babcią albo nie babcią, że można być pracownikiem, można nie być pracownikiem, można zrobić sobie operację plastyczną albo też nie trzeba jej robić. Naszym takim postulatem jest, żeby dbać o to, żeby człowiekowi było w miarę przyjemnie. Dzierżoniowska Rada Kobiet działa od listopada 2019 roku. Jest to ciało doradcze, społeczne ciało doradcze dla burmistrza. Mówimy o tematach ważnych dla kobiet. Wspieramy kobiety w obszarze zawodowym, społecznym, zdrowotnym, na wielu obszarach. Właściwie to był taki czas 2020, kiedy pandemia, przeniosłyśmy swoją działalność do sieci, ale mimo wszystko bardzo prężnie działałyśmy i podejmowałyśmy różne akcje. W tym roku, czyli 2022, kiedy jeszcze dodatkowo wydarzenia na wschodniej granicy, czyli wojna w Ukrainie, sytuacja związana z osobami, które przekraczały granicę polsko-białoruską. Włączyłyśmy się w akcje nie tylko tutaj lokalne, ale również ogólnopolskie. Między innymi zbierałyśmy rzeczy dla kobiet i dzieci koczujących w lasach na granicy polsko-białoruskiej. Organizowałyśmy eventy dla kobiet z Ukrainy. Między innymi obchodziłyśmy Dzień Mamy właśnie Ukrainek. Organizujemy wiele eventów, między innymi Stop Przemocy, włączamy się w ogólnopolską akcję. Zatańczyłyśmy wspólnie z mieszkańcami, z mieszkankami Dzierżoniowa taniec One Billion Rising, czyli Stop Przemocy. Zorganizowałyśmy i pozyskałyśmy różowe skrzyneczki w ramach Fundacji Pani Kulczyk i
przekazałyśmy nieodpłatnie te skrzyneczki z pełnym wyposażeniem artykułów dla dziewczyn, czyli podpaski i potrzebne właśnie artykuły dziewczynom w momencie, kiedy są w tym okresie takim trudnym. Dla nas to są akcje bardzo ważne, które pokazujemy, że wspieramy kobiety. Przyłączamy się też i do wydarzeń, które obchodziliśmy 11 listopada, czyli Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To jest takie piękne wydarzenie, bardzo radosne w naszym mieście prowadzone, ale my jako Rada Kobiet przypominamy, że w 1918 roku dziewczyny Polki wywalczyły prawa wyborcze. To jest taki nasz hołd, taki ukłon w kierunku właśnie naszych przodków i dlatego ubieramy się jako sufrażystki i pielęgnujemy te tradycje. To są tematy, którymi żyjemy my jako kobiety, ale nie tylko, po prostu wszyscy mieszkańcy. Na dzisiejsze forum zaprosiliśmy trzy artystki. To jest pani Monika Marecka, maluje portrety kobiet i kobiecość jest dla niej jakby sprawą najważniejszą. Pokazuje kobiety dość szczególne, bo zawsze silne, ale jednocześnie z dozą jakiejś refleksji czy smutku. Kobiecość, aura kobiecości, siła kobiecości to jest coś, co w jej obrazach dominuje najbardziej. Jola Cieślak również maluje twarze kobiet, ale nie tylko kobiet. Ona właściwie nie tyle maluje, co rysuje. Zaczęło się jej tworzenie od rysowania ołówkiem i długopisem, a teraz tworzy kompozycje cyfrowe. Interesują ją ludzkie twarze, na których zapisuje się życie. Twarze, które są właściwie historią człowieka. I Ania Kosek. Taka nietypowa pasja przez nią tutaj wykonywana, bo ona tworzy pierniki, kolorowe pierniki, barwne, wesołe, które w tym przedświątecznym czasie, myślę, znajdą wielu amatorów. Będą z nami jeszcze na dzisiejszym spotkaniu przedsiębiorczynie z Dzierżoniowa. To jest pani Aneta Mul, która prowadzi salon kosmetyczny. Pani Katarzyna, proszę zobaczyć, Katarzyna Kinzyn-Habało, która prowadzi restaurację Uzwar w Dzierżoniowskim Rynku i pani Aneta Ziemkiewicz, sklep Wyszukane Smaki. Czyli będziemy mogli zobaczyć wspaniałe kobiety, dzielne kobiety, które myślę mocno wpisują się w codzienność, a jednocześnie wyznaczają kierunki dla innych. Jakbyś nie, abyś ty objął mnie. Więc teraz już wszystko wiesz. Przetańczyć z tobą chcę. Całą noc niech na nas gapią się. No. Każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim.